Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi, Aktywne Czytanie i Nie Tylko Dla Mam. To są też dwa podcasty. Serdecznie zapraszam, żebyście sobie do nich zerknęli, posłuchali, popatrzyli, bo jest tam co oglądać. A dzisiaj opowiem Wam o serii, no to już jest seria. Kiedyś to było Nie Tylko Robale, teraz mamy jeszcze książkę o dinozaurach, ale zanim to zrobię, subskrybujcie, żeby Wam nic nigdy, przenigdy z moich opowieści o książkach nie umknęło. Kochamy dinozaury. Kochamy, bo one mają coś w sobie takiego, że po prostu chcemy się o nich bardzo dużo dowiedzieć. To są książki Matta Robertsona, który stworzył też pierwszą część całej swojej serii. Powiem Wam w tajemnicy, że jest więcej książek w tej serii. Pierwsza to było Nie Tylko Robale i wiem, że bardzo, bardzo Wam się podobała. Czy to na Instagramie Aktywne Czytanie, czy w grupie Aktywne Czytanie na Facebooku, jak pokazywałam Nie Tylko Robale, zawsze było wielkie wow i dzieci bardzo, bardzo lubią. Tym bardziej się cieszę, że mogę Wam dzisiaj opowiedzieć o dinozaurach. Kochamy dinozaury to jest druga część tej serii wydawanej przez wydawnictwo Papillon. Co to są w ogóle za książki i jaki jest pomysł na serię? Moim zdaniem pomysł jest taki, że wiecie, to nie jest książka typowo edukacyjna, chociaż znajdziecie tutaj masę informacji i no nie można powiedzieć, że nie jest edukacyjna. Natomiast nie ma tutaj takiej ogromnej bazy szczegółów, bo nie o to chodzi. W przypadku tej książki ona ma pokazać, że robaki, one mogą być no niekoniecznie czymś przyjemnym, bo nie każdy lubi robale i nie tylko robale, ale są pożyteczne. Pokazujemy ich mocne strony, tak bym powiedziała, i ciekawostki, dlatego to jest tak wciągające. Odłożę to sobie na bok, bo my, szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, żeby dzisiaj rozmawiać o drugiej części Kochamy dinozaury. No i skoro kochamy dinozaury, to chcielibyśmy się o nich czegoś więcej dowiedzieć. I moja teoria o tym, że to są książki, które z jednej strony edukują, a z drugiej mają przybliżać po prostu temat, czyli na przykład jeżeli chcecie pokazać dzieciom książkę o robalach czy o dinozaurach, bo nie do końca wiecie, czy dziecko będzie tym zainteresowane, a gdzieś tam widzicie, że może ten temat byłby trafiony, to ja bym zaczynała od takich książek, które pokazują zwierzaki, robaki i ogólnie świat w sposób bardzo ciekawy, bardzo przystępny. Zobaczcie, ile tutaj się dzieje i tak jak wspomniałam, no nie ma tutaj natłoku informacji, natomiast mamy mnóstwo konkretów, z których można sobie potem wyjść do poszukiwania najróżniejszych spraw związanych z danym dinozaurem, czy jak wygląda właśnie praca paleontologa. To wszystko jest tutaj zajawione. Więc temat jest całościowo ogarnięty, a jednocześnie on no, nie jest przegadany. Wręcz przeciwnie, ja myślę, że on ma nas rozbawić. Tak jak w poprzedniej części, na początku mamy taką tutaj listę rzeczy, co robić, żeby na przykład nie zdenerwować dinozaura albo jakiegoś dużego drapieżnika. I od razu tutaj jest też taka podpowiedź, który dinozaur, czym się charakteryzował, więc no edukacja jak najbardziej, ale taka, którą lubię najbardziej, czyli śmiejemy się z tego. I teraz, żeby stwierdzić, czy lubimy dinozaury, czy nie, trzeba się o nich czegoś dowiedzieć. I po kolei dowiadujemy się o różnych dinozaurach, one są tutaj podzielone na przykład na takie, które jadły mięso, na takie, które nie jadły mięso, na wszystkożerne. Są najszybsze, najcięższe, najgroźniejsze, jest dużo naj, bo w przypadku dinozaurów my lubimy te porównania. I właśnie a propos porównań, to jest ich tutaj cała masa i dlatego ja myślę, że dzieci lubią tę serię. Bo jak się mówi, że dinozaur miał ileś tam metrów, to taki 4-5-latek nie do końca jest w stanie sobie wyobrazić, jakie to było wysokie bydle. A jeżeli my na przykład mu tutaj porównamy do orki, albo tam są porównania, jak szybko biegały, zaraz Wam pokażę, no po prostu genialne porównania. Więc mnóstwo takich informacji, które dla dzieci są bardzo, bardzo łatwo przyswajalne. O, na przykład mamy tutaj o gigantycznych dinozaurach, o takich największych i mamy informację, że znaleziono kiedyś odcisk stopy, w którym mieścił się cały człowiek. Dla dziecka
to jest konkretna informacja i to jest ciekawostka i na tym może sobie już swoją wyobraźnię budować i dowiadywać się więcej. Bardzo mi się też podoba przy bardzo, bardzo wielu dinozaurach, że mamy ich nazwy. Na przykład Velociraptory, które to nazwy, no też, no dla takiego 4, 5, 6-latka z jednej strony są fascynujące, ale z drugiej strony one nic nie mówią. A tutaj w tej książce niemal wszystkie nazwy dinozaurów, one są przetłumaczone. Co oznaczają? I taki Velociraptor oznacza dokładnie szybki rabuś. I też te nazwy, one są, no nie biorą się znikąd. Nawiązują do wyglądu dinozaurów, do ich cech charakterystycznych. O, na przykład te giganty i tutaj to nawiązanie do stopy. Te dinozaury to były sauropody i to dosłownie oznacza jaszczurze stopy. I to była ich cecha charakterystyczna, więc łatwiej to dzieciom zapamiętać. No i tutaj królem niekwestionowanym mamy tutaj tyranozaura i on się doczekał takiej, dorobił się takiej swojej już całej wielkiej strony i to pionowo, bo faktycznie on był tym naj. Według autora on był królem wszystkich dinozaurów, był najszybszy, miał bardzo wyostrzone zmysły, miał najlepszy węch, miał mega dobry wzrok i mamy tutaj po kolei wyszczególnione jaki on był, był przede wszystkim mądry i sprytny, co dawało mu przeogromną przewagę. A propos mądrego i sprytnego, to dla kontrastu pokażę Wam stegozaura, dlatego że właśnie te dinozaury miały proporcjonalnie, tak jakby porównując do innych dinozaurów, najmniejszy mózg wielkości jabłka. I popatrzcie, jak wspomniałam wcześniej o tym, a właściwie posłuchajcie, jak wspomniałam wcześniej o tym, że to jest tylko taki początek, taka zajawka, że nie ma tutaj bardzo, bardzo wielu informacji, no bo przy każdym jest jakaś tam odrobina, jakiś tam akapit, czyli taka ciekawostka. I te ciekawostki są mega. Naukowcy uważali, że nie mogło istnieć stworzenie o tak małym mózgu. Dlatego przypuszczali, że musiał mieć drugi. W zadzie. Tak tutaj jest napisane, że on miał mózg w zadzie. I ja sobie pomyślałam, nie, to ma być albo książka edukacyjna, albo się śmiejemy i chichramy. Ja przyznam, że nie jestem jakoś szczególnie biegła, jeśli chodzi o dinozaury, więc sobie wygooglałam i zaczęłam sprawdzać tego stegozaura i faktycznie polecam Wam poszerzyć wiedzę, bo ja już wiem, dlaczego autor tutaj tak napisał, że drugi mózg ten koleś miał w zadzie. I ja już to rozumiem. Także zostawiam Was z tym niedopowiedzeniem. O, wspomniałam wcześniej, że tutaj jest dużo porównań i zobaczcie, już pod sam koniec książki, kiedy my poznaliśmy te wszystkie dinozaury, one już wcześniej gdzieś tam były pokazane. Teraz jest taki jakby wyścig, takie zawody sportowe i mamy tutaj bardzo ładnie opowiedziane ilustracjami i porównaniami, jak te dinozaury, jakie one były szybkie, które były najszybsze, które były średnie, które były najwolniejsze i do czego to ponownie można porównać. I przy starcie mamy bardzo, bardzo wolnego, człapiącego dinozaura i jest pokazane, że nawet dzieci biegnące mogą go przegonić. Mało tego, dziecko jadące na wózku też może wyprzedzić takie dinozaura, no ale już z tymi pozostałymi człowiek miałby problemy. Mamy samochód, mamy też niedźwiedzia gryzli, więc takie porównania, które dzieci ogarniają, bo no to są i zwierzęta, i rzeczy, i postacie, które my jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No i mamy tutaj też oczywiście zwycięzcę i chciałam Wam jeszcze pokazać, że nieco wcześniej mamy dużo o tym, jak się dinozaury rozmnażają, to znaczy o jajach dinozaurów, które były bardzo różne, na przykład większe, mniejsze, w takim albo innym, tak do końca kształcie, niektóre bardziej jak jajko, niektóre bardziej jak kulka, piłka. Tutaj też jest wzmianka o tym, że cały czas odkrywamy nowe rzeczy. No właśnie, praca paleontologów polega na tym, że my te informacje o dinozaurach tak naprawdę uzupełniamy co jakiś czas. I jest cała strona poświęcona właśnie tej pracy, jak powstają skamieliny, kim jest dokładnie paleontolog, czym on się zajmuje, łącznie z badaniem czasami kupy dinozaura, więc no, autor nie odpuścił sobie i takiego tematu. No nie oszukujmy się, wiele dzieci to właśnie kręci. W ogóle jak powstają skamieliny, tutaj też to jest pokazane, ale są też dwie postacie, mężczyzna i kobieta, co mnie niezmiernie cieszy, które zajmowały się, którym zawdzięczamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o odkrycia związane właśnie z dinozaurami. I pamiętam, jak moja córka, nie wiem, tam 7 czy 8 lat miała i o Mary Anning uczyła się. Bardzo, bardzo dużo mieli zajęć w szkole, co mnie bardzo ucieszyło. I na końcu jeszcze Wam powiem, że ten temat, tak jak wspomniałam wcześniej, no, jest naprawdę całościowo ogarnięty, bo mamy tutaj sąsiadów, którzy znali dinozaury. No i na przykład takimi sąsiadami są karaluchy,
które mogły znać dinozaury. I na końcu jest galeria sławnych dinozaurów i mamy tutaj narysowane takie no naprawdę charakterystyczne, które znamy właśnie i z filmów i z ogólnie kultury, bym powiedziała, popkultury, no bo jednak dinozaury, tak jak tytuł sam brzmi, wszyscy kochamy dinozaury. Faktycznie tak jest, że no może nie wszyscy, ale dinozaury mają w sobie coś takiego, co sprawia, że my je lubimy, że my się nimi ciekawimy, jesteśmy nimi zainteresowani i chcemy je poznawać. Więc na początek tej przygody z masą ciekawostek, proszę bardzo, kochamy dinozaury.